Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Z lotu Drozda. To był wspaniały dzień dla mieszkańców Zambii. Po latach prób, starań i walk mogli wreszcie celebrować niezależność od Wielkiej Brytanii i niepodległość swojego państwa. Był 24 października 1964 roku. Na Stadionie Niepodległości w Lusace trwało radosne święto. W obchodach brał udział także weteran II wojny światowej i były partyzant w walkach z Brytyjczykami, Edward Makuka Nkosolo. Cieszył się, że Zambia, niegdyś Rodezja Północna, w końcu stała się niepodległym krajem, przecież właśnie o to walczył, ale jednocześnie był zawiedziony. Zambijskie władze nie zgodziły się, by efekt jego pracy uświetnił ten wyjątkowy dzień. 4 lata wcześniej Nkosolo założył jedyną w swoim rodzaju szkołę. Niedaleko granicy Lusaki, przyszłej stolicy Zambii, powstała Narodowa Akademia Nauk, Badań Kosmicznych i Filozofii. Najważniejszym celem tej placówki, której Nkosolo był dyrektorem i jedynym wykładowcą, było wyszkolenie przyszłych zambijskich astronautów. Nkosolo nazywał ich afronautami. Do kosmicznej edukacji przystąpiło kilkunastu młodych kadetów, w tym jedna nastolatka. Przy wejściu do niewielkiego, niczym nie wyróżniającego się budynku, obok płótna z napisem Zambia Space Academy, afronauci budowali tężyznę fizyczną, wykonując ćwiczenia. Wysłuchiwali też wykładów dyrektora o kosmosie oraz poddawani byli najtrudniejszemu treningowi. Wchodzili do dużej pustej beczki po paliwie, a następnie staczali się z pagórka. Było to ważne ćwiczenie, które miało przygotować ich do misji. Misji kluczowej dla Zambijskiej Akademii Kosmicznej. Lotu na Księżyc. Gdy na początku lat 60. Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczęły wyścig o to, kto pierwszy postawi stopę na Księżycu, Edward Makuka Nkosolo postanowił dołączyć do peletonu. Był przekonany, że co prawda musi gonić rywali, ale ciężką pracą i dzięki swojej wiedzy ma szansę na zwycięstwo, a wtedy Zambia stanie się liderem podboju kosmosu. By urzeczywistnić swoje zamierzenia, skonstruował mierzącą 3 metry rakietę. W jej wnętrzu zmieścić się miał jeden afronauta, a właściwie afronautka, ponieważ to właśnie kilkunastoletnia studentka Zambijskiej Akademii Kosmicznej była typowana do pierwszego lotu w kosmos z Afryki. Oprócz niej, w ramach eksperymentu naukowego, miały lecieć też 2 koty. Nkosolo ogłosił, że jego rakieta jest gotowa do lotu. Trzeba tylko rozwiązać jeden problem – brak odpowiedniego paliwa. Zambijski konstruktor zgłosił się więc z propozycją współpracy do Amerykanów i Rosjan. Był gotowy oddać swoją wiedzę za wspólne lądowanie na Księżycu, o ile zambijska flaga pojawi się na powierzchni. Gdy rywale nie odpowiedzieli, Nkosolo próbował zdobyć fundusze na swoje badania, m.in. w UNESCO. Również ta próba skończyła się niepowodzeniem. Mimo problemów, gdy 24 października 1964 roku Zambia świętowała niepodległość, Edward Nkosolo i jego rakieta byli gotowi do startu. Tak przynajmniej twierdził sam twórca,
Pojazd nazywał się Dikalu 1 od nazwiska pierwszego prezydenta Zambii, Davida Kaundy. Do wystrzelenia rakiety nie doszło. Nkosolo nie zraził się tym niepowodzeniem i kontynuował szkolenie swoich astronautów. Miał nawet w planach lot na Marsa, gdzie, jak był przekonany, było życie. Gdy słyszał głosy sceptyków, którzy uważali, że nigdy nie wyśle człowieka w kosmos, miał odpowiedź. Kiedy widzę drzewo, mawiał, mogę na nie wejść. Z Księżycem jest tak samo. Zambijski program kosmiczny zakończył się z chwilą, gdy 20 lipca 1969 roku Neil Armstrong powiedział słynne: "To jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości". Kim był Edward Makuka Nkosolo? Ekscentrykiem? Bohaterem narodowym? Nieszkodliwym szaleńcem? Historia jego wieloletnich przecież wysiłków może śmieszyć, ale z drugiej strony pokazuje też, jak wielką siłę ma marzenie i wiara w możliwość jego realizacji. Wbrew innym, wbrew wszystkiemu, pod prąd. To historia jednego tylko człowieka. A co jeśli takie podejście będzie miało całe państwo? Co jeśli cały kraj postanowi ruszyć w kierunku celu, który wydaje się właściwy, lecz nieosiągalny, ku sprawiedliwości, ku wartościom uniwersalnym, ludzkim, ku równowadze z sobą i z naturą? Mrzonki? Nie da się? Meksyk rzucił rzeczywistości rękawice. Państwo, które kojarzymy z nagłówków mediów z korupcją, niesprawiedliwością, gangami czy zbrodniami, wydaje się szukać nowej, własnej drogi pod prąd. I o Meksyku będzie ten odcinek. Si hace frío, cuesta encenderlo. Mucho ruido, nada es eterno. Voy a palpar la vida, voy a destronar el miedo.
12 października. Tego dnia w Hiszpanii obchodzone jest jedno z najważniejszych świąt, Narodowy Dzień Hiszpanii. 12 października fetowane jest również w innych krajach, choć pod różnymi nazwami. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest to Columbus Day. Tak samo jak w Hiszpanii, święto to upamiętnia dotarcie wyprawy Krzysztofa Kolumba na drugą stronę Atlantyku. Nie inaczej było w Meksyku. Ale już nie będzie. W listopadzie zeszłego roku meksykański Senat zdecydował, że od teraz, 12 dzień października, będzie dniem wielokulturowego narodu. Zmiana tylko symboliczna. Razem z nami w Meksyku, na Jukatanie, jest Jerzy Antoni Mrożek, mieszkaniec tego kraju od ponad 20 lat, iberysta, filozof, autor przewodników po Meksyku i wydanej kilka lat temu książki Majowie, Strażnicy Czasu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witaj, cześć Paweł. Decyzja meksykańskiego Senatu może wydawać się banalna, no bo przecież przypomniano jedynie fakty. Meksyk był i nadal jest krajem zróżnicowanym etnicznie, językowo i kulturowo, ale zmiana nazwy i sensu święta 12 października dotyczy chyba czegoś większego, bo wydaje się, że oto Meksyk oficjalnie uznał swoją różnorodność za wartość. Tak, bardzo ciekawy temat poruszasz na kilku płaszczyznach, to znaczy z jednej strony płaszczyzna polityczna, wymiar historyczny też, w sensie ideologicznym też, postkolonialny, no bo jednak pewna nazwa definiuje to, co pod nią się kryje. Także w tym 12 października to jest bardzo ciekawa sytuacja, dlatego że zawsze ten dzień funkcjonował tutaj w nieco polemicznym wymiarze, to znaczy ten dzień w Meksyku oficjalnie do niedawna nazywany Dzień Rasy. Trudno w pierwszym momencie rozszyfrować, o co chodzi, kiedy się mówi Dzień Rasy, no bo Dia de la Raza po hiszpańsku w Meksyku. I popularnie mówi się rasy meksykańskiej, czyli nie jesteśmy Hiszpanami, nie jesteśmy Indianami, jesteśmy nową, niezależną rasą, ludźmi, którzy powstali z wymieszania w krótkim czasie dwóch różnych mocnych, zdefiniowanych elementów. Ale też nie oddaje to do końca idei, dlatego że w Meksyku do dnia dzisiejszego, na terenie Meksyku mamy 67 grup etnicznych, żywych grup etnicznych, nie muzealnych. Także jest to w skali światowej chyba jeden z krajów, gdzieś może obok Indii, Chin, jeden z krajów o najbogatszym, najbardziej licznej obecności ludów rdzennych, także oddanie im tutaj, tym ludom rdzennym, nadanie im miejsca, oddanie im sprawiedliwości jest częścią obecnej polityki Meksyku. To są bardzo cenne gesty i rzeczywiście one wybiegają poza takie symboliczne gesty, dlatego że odwołanie się do tych ludów jest częścią dzisiejszego myślenia, częścią dzisiejszego kierunku, który wybrał Meksyk. A to znaczy, że Meksyk wybrał powrót do przeszłości niejako, to znaczy szuka swoich źródeł w tym, co było przed przyjazdem Hiszpanów, próbuje znaleźć swoją tożsamość w tym, co było, zamiast w tym, co jest? No, Meksyk jest takim krajem, gdzie trudno jednoznacznie powiedzieć w jedną, drugą stronę. Mamy też sytuację językową, filologiczną, no bo powrót do przeszłości w przypadku Meksyku nie jest dobrym określeniem, dlatego że ta przeszłość nigdy stąd nie wywędrowała. Meksyk nigdy nie pozbył się tej przeszłości, ona cały czas była, istniała. Ale została sprowadzona do jakiegoś marginesu, prawda? Albo może odsunięta z pierwszego planu, gdzie na pierwszym planie było nowe państwo Meksyk i akcent był kładziony gdzieś indziej, a teraz zdaje się, że właśnie akcent zmienia swoje miejsce. To na pewno, natomiast fakt, że ta przeszłość jest tutaj obecna, jest niezwykle ciekawy, dlatego że, tak jak mówiłem, no, te grupy indiańskie, rdzenne, one nie są muzealne, to są grupy żywe, które przechowały swoją kulturę sprzed tysięcy lat i tradycje w sposób mniej lub bardziej zmarginalizowany, w sposób mniej lub bardziej zniszczony, z tym akcentem rzeczywiście położonym na to, że nie były częścią nurtu głównego, w momencie, kiedy się myślało o Meksyku. Natomiast teraz tak, teraz te peryferia zostały właśnie nie tyle jako powrót do przeszłości, ale jako rozszerzenie konceptu, rozszerzenie pojęcia, czym jest ten Meksyk. Jednak cały kraj, jednak wliczający te wszystkie peryferia, te wszystkie sytuacje historyczne, które doprowadziły do powstania tego kraju i jest to trochę też element takiego rozliczenia z własną historią. To w Meksyku też się pojawia jako element obecny od ostatnich kilku lat, przede wszystkim ostatnie dwa lata, kiedy błędy w historii nazywa się bardzo po imieniu i bardzo precyzyjnie.
błędami i nie po to, żeby wytykać błędy, nie po to, żeby zatrzymywać się na nich, ale na to, żeby je poprawiać i przezwyciężać. No i jedną z takich sytuacji jest sytuacja właśnie takiego powolnego marginalizowania Indian, rdzennych ludności, które cały czas funkcjonują, nie miały dostępu do obecności w głównych nurtach życia kraju, a obecnie powoli mają szansę, żeby tak się wydarzyło. To jest niezwykła zaleta Meksyku, że nie jest to właśnie głos odtwarzany z przeszłości, tylko głos, który przetrwał i który żyje cały czas. Także jest to bardzo ciekawa sytuacja i bardzo zdrowa dla Meksyku. Tak się zastanawiam, czy ustanowienie tego Dnia Wielokulturowego Meksyku to nie jest jednak gest symboliczny tylko i wyłącznie. To znaczy politycy powiedzieli, że teraz będziemy bardziej zwracać uwagę na to, jakie są nasze tradycje w ramach tej różnorodności wewnętrznej. Będziemy dopuszczać do głosu tych, którzy wcześniej tego głosu byli pozbawieni albo których głos był jakoś wyciszony. Będziemy bliżej dawnych tradycji, z szacunkiem do przyrody będziemy bardziej się odnosić. Do zwierząt i do ludzi. Tylko czy to nie jest idealistyczne podejście? Zastanawiam się też, jak na przykład potomkowie Majów współcześni, z którymi ty masz bliski kontakt, jak oni się do tych zmian odnoszą? Czy dla nich to jest ważne? Czy oni są zainteresowani tym, żeby wpływać swoją obecnością na cały kraj, na Meksyk, czy może jednak są zainteresowani swoim ogródkiem, swoją społecznością, swoim otoczeniem i to jest dla nich istotne? To są takie tematy, które są wielowarstwowe i trudno jakby je tutaj do jednego worka wrzucić i opisać w sposób bardzo prosty. Ten indiański świat i rdzenny świat jest związany z życiem tu i teraz i z życiem w bardzo bliskiej lokalności, w swoim własnym otoczeniu, czyli sytuacje, kiedy na przykład droga przechodząca z jednego regionu do innego regionu przechodzi przez rdzenne tereny, no jest bardzo negatywnie odbierana przez mieszkańców tych rdzennych terenów, bo nagle się okazuje, że te rdzenne miejsca nie są priorytetem, tylko priorytetem są inne sytuacje. Także jest pewien element, który jest bardzo trudny do pogodzenia. Natomiast sytuacja jest trochę inna tutaj, to znaczy pytanie ja bym trochę inaczej postawił, to znaczy czy w warunkach, które posiadamy obecnie, który kierunek można zrobić, bo jeśli mamy ideał pewny i możemy go sobie w różny sposób wyznaczać, to jak kiedyś ktoś powiedział, no ideał są jak gwiazdy, nie to chodzi, żeby do nich dotrzeć, natomiast pomagają one kierować się, poruszać się po świecie, więc jeśli jest pewien ideał i my wiemy, że tego ideału na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie osiągnąć, to powstaje pytanie, czy my powinniśmy porzucić ten ideał. To jest myślenie tak zwane utopijne, które w krajach Ameryki Południowej zawsze było obecne. Mówiąc utopijne, masz na myśli taką sytuację o to, że wszystkie rdzenne grupy oraz te grupy, które jakoś zatraciły swoją rdzenność, ale są Meksykanami, czują się dobrze w tym kraju, żyją ze sobą w przyjaźni, nie wchodzą sobie na odcisk i każdy szanuje każdego i każdy jest w stanie kultywować swoje tradycje i swoje życie tak, jakby sobie tego życzył, a kraj rozwija się harmonijnie i do przodu. Nie. Mówiąc utopijne, chodzi mi o to, że ustawiamy sobie pewien cel na poziomie ideału, przy czym wiemy, że tego ideału nie osiągniemy, ale to nie jest dla nas ważne. To jest ta filozofia drogi, to jest ta filozofia bycia w podróży, gdzie cel jest pewnym celem, który ustalamy, ale my wiemy, że wiele po drodze się wydarzy i tak naprawdę to, co się wydarza po drodze jest istotne. I wracając do tematu Meksyku, jest trochę tak, że to miejsce utopijne, ta gwiazda prowadząca kierunek jest pewnym ideałem ustawionym bardzo daleko i w tej chwili Meksyk można zaryzykować, powiedzieć, że wybiera ruch w stronę tego ideału, gdzie wcześniej tego ruchu w stronę tego ideału nie było. Ideał był uznany za coś nieosiągalnego, w związku z tym no, powoduje to taki sposób myślenia, że jeśli coś jest nieosiągalne, to nie warto w tę stronę działać. A tutaj nagle bardzo prosta i niewielka zmiana mentalna polegająca na tym, a może jednak warto, mimo że nie jestem w stanie tego osiągnąć. I pojawia się pierwszy krok. Ten pierwszy krok nie zadowoli wszystkich, bo niektórzy są na poziomie oczekiwań ideału dzisiaj, w tej chwili. I jeśli nie będzie tego ideału, no to może być ta droga odrzucana albo w pełni nie satysfakcjonować. Bo to też nie jest tak, jak czasem może wyglądać, że indiańskie społeczeństwa żyją w zgodzie, pokoju, harmonii, nie znają problemów. To nie jest tak. Inne są sposoby organizacji społecznej, tak. Inne są sposoby wychowywania, tak. Inne są sposoby administrowania samymi sobą, czyli do władzy, do celu życia i sensu życia.
Natomiast no nie są wolni od problemów. Także to nie jest stworzenie jakiegoś statycznego, jednego elementu, który raz stworzony w ten sposób zostaje. Proces jest dynamiczny, jest pełna świadomość tego, że to jest proces dynamiczny i to jest początek. Nie wiadomo, dokąd nas on może doprowadzić, ale to, co widać na pewno, to jest to, że Meksyk. Ja bym takiego porównania użył tutaj. Osoby, które odrobinę miały do czynienia z Meksykiem, śledzą historię ostatnich lat Meksyku, no to wiedzą, że w Meksyku był ogromny problem na przykład z bezpieczeństwem. To powiedziałeś dosyć delikatnie, dlatego że byli tacy, którzy mówili, że Meksyk idzie prostą drogą w kierunku definicji państwa upadłego do tego stopnia. Tak, tylko że tutaj nie chciałem akcentu położyć na tym elemencie właśnie braku bezpieczeństwa czy państwa upadłego, tylko elemencie równi pochyłej, gdzie Meksyk wydaje się, że dotknął dna. I w momencie, kiedy dotknął dna, wydaje się, że odbił się od tego dna i to się czuje w Meksyku. I to jest jakby niezwykle cenne w tej sytuacji, że nagle pojawiła się siła, od której pewien proces się odbił. I w momencie, kiedy ten proces się odbił, no to ciało nie uzdrawia się. Meksyk nie uzdrowi się w sposób natychmiastowy. Natomiast no jeśli nie będzie nawrotu, to jest szansa, że do któregoś momentu w stronę tego ideału uda się podążyć. Natomiast jak te ideały tutaj zostaną wyznaczone i będą wyznaczane w najbliższych latach na różnych poziomach, to jest też niezwykle ciekawy temat, no i z której strony one będą wyznaczane. Na pewno jednym z tych ideałów jest powrót do życia w harmonii z ekologią, jest wyjście z sytuacji marginalizacji i nierówności społecznych, wyjście z korupcji. W tej chwili no, jest polityka zero korupcji. W kraju, który królował gdzieś na pierwszych miejscach korupcyjnych przez lata całe. Także tu są bardzo konkretne cele. To nie jest taki ideał wyznaczony, na zasadzie będziemy się wszyscy lubić, kochać i pięknie żyć, tylko te rzeczy zawsze były widoczne, są znane Meksykanom. Meksykanie wiedzą, na co cierpią i nie potrafili sobie radzić z tymi cierpieniami. Natomiast w momencie, kiedy stworzyły się warunki do tego, żeby w bardzo jasny sposób przyjrzeć się tym bolączkom i nagle znaleźć możliwość, żeby sobie z nimi poradzić. To jest praca bardzo konkretna i bardzo precyzyjna. To korzystając z paraleli medycznej, pacjent został wstępnie zdiagnozowany i znajduje się na oddziale intensywnej terapii i leczenie dopiero się zaczyna. Myślę, że Meksyk nie wpadł na intensywną terapię jeszcze. To jest pacjent w stadium, które było być może stadium terminalnym. Został poproszony o to, żeby poszedł do domu i przygotował się na stan terminalny. Ale nagle wydarzyło się coś, że z dnia na dzień zaczął się odrobinę lepiej czuć. Teraz mamy wysoki poziom trudności życia, ale ogromny poziom optymizmu, czego nie było wcześniej. Kiedy prezydent mówi prawie codziennie ludziom o tym, że życie skromne jest lepsze niż życie w luksusach, co wydaje się jakimś, nie wiem, powiedzeniem albo demagogicznym, albo w ogóle wymyślonym. I ponieważ sam żyje bardzo skromnie, ludzie to przyjmują i reorganizują swoje własne życie w stronę tego, że jak niewiele potrzebują do przetrwania, jak niewiele potrzebują do życia. Brzmi znowu trochę jak utopia, ale taka w dobrym sensie utopia. Zresztą samo słowo utopia w Polsce jest pozbawione wartości. Nie? Utopia to jest to, czego nie ma. A tu jest myślenie zupełnie inne. Utopia, o, świetnie, tam się światełko pali, idę w tamtą stronę. Życie duchowe, no okej, nie widzę tego, ale czuję i ufam mojemu odczuwaniu. To trochę tak, jakby się oddać intuicji. Tak, ale takiej bardzo kontrolowanej, oddanie się intuicji, a potem przepuszczenie tej intuicji przez filtr racjonalny, gdzie racjonalność ma za zadanie tylko i wyłącznie poukładanie tych elementów, które są odczuwane i pojawiają się jako intuicje. Natomiast racjonalność nie ma za zadania pojawienie się ponad tym światem odczuć. To jest ciekawe, bo zwróć uwagę na coś takiego. Racjonalność, którą my się posługujemy, myślenie, nie zawsze jest naszym myśleniem. Gdzieś usłyszeliśmy, gdzieś ktoś nam powiedział, spodobało nam się, powtarzamy. Natomiast odczuwanie jest zawsze nasze, osobiste. Najważniejsze jest zmiana mentalna. Jak zmiana mentalna nastąpi w kraju, to tylko wtedy będzie możliwa transformacja. Bez zmiany w moralności, może znowu wchodzimy w jakieś niepopularne tematy, ale tutaj w Meksyku przynajmniej nazywane bardzo mocno po imieniu, czyli jeśli nie będziemy mieli sytuacji czystej moralnie, etycznie, to możemy sobie tutaj parę praw pozmieniać na jakiś czas, ale za jakąś chwilę, wracając znowu do
tego porównania z chorobą. Jeśli to nie będzie z samego wnętrza i ze środka, no to będzie nawrót. No nie ma innej możliwości. Ta zmiana nie wyszła z zewnątrz. To jest niezwykle ciekawe, bo gdyby był pacjent podpięty pod aparaturę i gdyby był na intensywnej terapii, to znaczy, że ta zmiana przyszła z zewnątrz i Meksyk potrzebował kogoś, kto za rękę ten Meksyk wyprowadzi z tego, a wtedy tworzą się cała serię dziwnych sytuacji i zależności. Tutaj pacjent był absolutnie w stanie terminalnym, stan upadłego państwa, stan dogorywania i wysłany do domu. I ta zmiana nastąpiła w domu, nie w innym miejscu. Jak skończymy rozmowę, mam do ciebie wielką prośbę, żebyś pozdrowił tego koguta, który tak ładnie nam tutaj teraz zagrał i wziął udział w rozmowie nieintencjonalnie, bo pewnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że rozmawiamy tutaj o Meksyku, jego przyszłości i teraźniejszości. Wartości rdzenne. Co to jest w kontekście Meksyku? Wartości rdzenne to są wartości uznawane i kultywowane przez ludy rdzenne, ludy indiańskie do dnia dzisiejszego. I to jest ta przyjaźń ze światem przyrody. I ona jest bardzo, ma konkretny wymiar, między innymi też lingwistyczny, to znaczy w sposobie wyrażania się, określania relacji rodzinnych i społecznych. Przyroda zajmuje miejsce w tych relacjach rodzinnych i społecznych. Jako aktywny uczestnik, prawda? Jako równoprawny uczestnik. Jako aktywny uczestnik i jako część systemu wzajemnych zależności, jako członek wielkiej rodziny. Rodzina jest jako takie kręgi koncentryczne, czyli jest bliska rodzina, potem jakaś większa rodzina, potem jakaś społeczność i potem jakaś rodzina uniwersalna i w ramach tej uniwersalnej rodziny te wszystkie elementy dobra przyrody, jak my byśmy powiedzieli, to są bracia, siostry, rodzice, dziadkowie i tak dalej, i tak dalej. Także w momencie, kiedy na poziomie języka jest to obecne, to gdzieś na bardzo głębokich poziomach jest to zakorzenione jako wartość. Drzewo jest czymś, co do praktycznych celów wykorzystuje, ale czym innym jest ściąć drzewo, które jest potrzebne do wybudowania czegoś, a czym innym jest podejść do drzewa, które jest bratem moim i dokonać tej samej akcji. Włączenie świata przyrody w struktury rodzinne. Jeśli Indianie podchodzą i ścinają drzewo, bo na przykład będą budować swoje czy nowy dom, czy nową świątynię, to jest to związane z pewną ceremonią i pewnym rytuałem. I w wyniku tej ceremonii i tego rytuału ten brat, to drzewo, które posłuży nam do tego, że stanie się naszym schronieniem albo pozwoli nam dokonać pewnych aktywności społecznych, to ten brat staje się współpracownikiem w tym działaniu. Brata się prosi o to, żeby chciał z nami współpracować. Brat się na to zgadza i brat się poświęca. Taki jest sposób myślenia. Może być w pierwszym momencie trudny do przyjęcia, bo patrząc w powierzchowny sposób, widzi się tę samą akcję. Czyli gdybyśmy mieli dwa obrazy, jeden obraz ścinania drzewa w współczesnym świecie i drugi obraz ścinania drzewa w indiańskim świecie, mielibyśmy, można powiedzieć, identyczne obrazy. Ale na poziomie wielowymiarowym i głębinowym to są dwie różne, absolutnie nieporównywalne sytuacje. Jeśli ja skorzystałem z dobra mojego brata, to ja zaciągam dług wobec tego brata. I wobec jego najbliższych braci, z kolei jego najbliższej rodziny. Świat, który szuka zawsze równowagi i balansu, zmienia to zupełnie relacje. Czy to podejście, o którym teraz mówiłeś, ten rodzaj patrzenia na świat i na siebie w tym świecie, to jest coś, co wciąż jest aktualne, chociażby dla wspomnianych potomków Majów w tej chwili w Meksyku? Czy to jest jednak jakiś margines, jakieś grupy, które próbują zachować ten sposób działania i jednak są gdzieś na marginesie? Jeśli chodzi o statystykę, to na pewno na marginesie statystycznym. Natomiast pytanie, czy margines statystyczny to jest to samo, co margines w skali wartości na przykład. Dlatego, że to jest tak jak z tym wcześniejszym porównaniem, że Meksyk się odbił od DNA, czy że Meksyk radykalnie zmienił sposób polityki, bo pojawił się polityk albo kilku polityków, którzy byli nieprzekupni. Skrajnie nieprzekupni. I nagle się okazało, że wśród polityków przekupnych, których było 99,9%, pojawia się 0,1% polityków nieprzekupnych i od nich odbija się cała sfera przekupnych. Więc jeśli twoje pytanie jest na temat statystyki liczbowej, no to jest absolutny margines i to dotyczy tylko bardzo rdzennych społeczności, przy czym w ciągu ostatnich dwóch pokoleń jeszcze bardzo mocno przetrzebionych i wykorzenionych, ale nie zniszczonych do końca, czyli cały czas obecnych. I mimo, że tego może być bardzo niewiele, to wyobraźmy sobie wielką jaskinię, pogasiły nam się wszystkie pochodnie, idziemy w ciemności i nagle dochodzimy do jednej komory, gdzie jest maleńka jedna świeczka.
od której możemy z powrotem zapalić nasze pochodnie. W momencie, kiedy my tam dochodzimy, to nagle się okazuje, że nie ma znaczenia, jaki był rozmiar tej świeczki, w którym miejscu ona się znajdowała i tak dalej. Istotne jest to, że od niej można odpalić pochodnie, które w inny sposób nie może zostać zapalone. Jedno słowo mi się ciśnie na usta, słysząc to, co mówisz. To jest słowo duże, to jest słowo może za duże, ale jakoś wydaje się tutaj akuratne. Nadzieja się pojawiła w Meksyku. Tak, w okolicznościach, kiedy tej nadziei brakuje, no to jest przeogromne słowo, tak. Ta nadzieja to jest to maleńkie, maleńkie światełko w tunelu. Ciemności jest przeogromnie wokół, dużo i walka trwa, ale wracając znowu do tej przenośni z tym utopijnym ideałem, tymi gwiazdami, które pomagają nam się kierować po tym zwichrowanym morzu, to tak, jak najbardziej tak. Jest się czego chwycić, jest się czego trzymać i wiele osób trzyma się tego. Być może musiało być tak źle w Meksyku w ostatnich latach, przed 2018 rokiem, żeby to mogło nastąpić. Tego nie wiemy. Ale nie było siły wcześniej, żeby tę nadzieję zobaczyć. Wszyscy widzieli równie pochyłą, wszyscy widzieli zrezygnowanie w oczach, nie wiem, bliskich wokół. Wszyscy widzieli, że rzeczy toczą się jak taka wielka machina, zaciągając wszystko w jednym kierunku. I nagle się to zatrzymało. I to zatrzymanie obudziło wiele osób do pewnej nadziei. Na pewno tak jest, bo ten projekt Meksyku absolutnie alternatywny, który się pojawił wiele lat temu, który nie miał dostępu do znaczenia, które posiada dzisiaj, w momencie, kiedy w 2018 roku został uznany przez Meksykanów w wyborach jako projekt do realizacji, to dzisiaj ma więcej osób popierających ten projekt niż miał dwa lata temu, mimo pandemii, mimo trudnych sytuacji, mimo sytuacji też niezwykle ciekawej, kiedy całe media są przeciwko temu projektowi, całe główne media. Nie ma jednego głównego medium, głównego nurtu, który popiera ten projekt. Także no, sytuacja niezwykle interesująca, myślę, w skali nie tylko kontynentu, ale na świecie. No, jak można rządzić krajem i z taką skutecznością, nie posiadając mediów, które popierają ten projekt. Inna zmiana zdarzyła się w Meksyku pod koniec zeszłego roku. Zmiana o znacznie mniejszej skali, ale też jakoś istotna i też symboliczna. Mam na myśli konkretnie wprowadzenie zakazu dla plastikowych opakowań na plażach wschodniego Jukatanu. Jukatanu, gdzie mieszkasz. Chodzi o te rejony konkretnie, gdzie bardzo chętnie przyjeżdżają turyści, no wtedy oczywiście, kiedy nie ma pandemii, i przyjeżdżają, żeby na przykład zatrzymać się w Cancun, albo żeby sobie pojechać i zobaczyć pozostałości dawnych miast Majów. Zmiana warta zauważenia. Tak, to nie jest jedyna, która się pojawiała na poziomie stanowym. Dla przykładu, wcześniejszą taką zmianę zrobił rząd stanowy stanu Oaxaca na przykład, kiedy zakazał we wszystkich szkołach w całym stanie Oaxaca sprzedaży plastikowego jedzenia. Plastikowe jedzenie to jest to opakowane, pakowane w plastiki, wszelkie pozbawione wartości odżywczych jedzenie. Skrajna, mocna decyzja, ale wszystkich szkół w sklepikach zniknęły napoje wielkich firm, które są pakowane w plastikowe opakowania. Pojawił się wielki dzban soku robionego, tak jak było 30 lat wcześniej. Pojawiły się batony robione w sposób domowy, babciny, można powiedzieć, zamiast tych innych. I w sklepikach szkolnych nie można innych rzeczy spotkać. W tym duchu trochę jest to prawo z kolei tutaj, w stanie Quintana Roo, tu gdzie jest wybrzeże Morza Karaibskiego. Na chwilę obecną to prawo dotyczy stref chronionych, czyli na plażach chronionych oraz w rezerwatach nie może odbywać się sprzedaż, dystrybucja produktów plastikowych. I to jest maleńki krok, pierwszy krok w tym kierunku. Znowu, mamy ideał dużo bardziej mocno ustawiony, ale mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Ale docelowo, być może, jeśli ten kierunek okaże się pozytywny, to można go będzie nieco bardziej rozszerzyć, ale Meksyk też przygląda się samym produktom, bo powstało z kolei inne prawo jeszcze w ostatnich miesiącach, które powoduje, że wszyscy producenci tych napoi chłodzących, słodyczy różnego rodzaju, produktów konsumpcji ogólnie rzecz biorąc, są zobowiązani do etykietowania tych produktów. Tego obowiązku nie było, co ciekawe. I na tych etykietkach pojawia się wyraźna informacja, które elementy nie spełniają sugestii Ministerstwa Zdrowia meksykańskiego. Zbyt dużo cukru, zbyt dużo sodu, zbyt dużo
tłuszczów nasyconych i tak dalej, i tak dalej. I tutaj trzeba jeszcze dodać, że Coca-Cola jest ważnym symbolem konsumpcyjnego podejścia do życia i obecności konsumpcji żywnościowej w Meksyku, w wydaniu współczesnym, ponieważ można by sądzić, że największymi konsumentami Coca-Coli na świecie są Amerykanie, ale to nieprawda. Na głowę biją ich właśnie Meksykanie. Widziałem statystyki, zgodnie z którymi spożycie Coca-Coli w Meksyku jest prawie dwukrotnie wyższe niż w USA, a przeciętny Meksykanin w skali roku pije 2 szklanki Coca-Coli dziennie. I tutaj, co ciekawe, marsz Coca-Coli przez Meksyk został bardzo dobrze wspomożony przez prezydenta Meksyku, który rządził tym krajem, ile, 20 lat temu chyba, Vicente Fox, tak się nazywał ten człowiek. Wcześniej był zresztą pracownikiem Coca-Coli. Tak, był szefem koncernu Coca-Coli na całą Amerykę Południową z Meksyku. Ta obecność Coca-Coli została tutaj wprowadzona na poziomie komercyjno-medialnym do poziomu takiego, że Coca-Cola jest tańsza niż woda w Meksyku. I w momencie, kiedy mamy społeczeństwo zubożone, kiedy mamy napoje chłodzące typu Coca-Cola tańsze niż woda, albo łatwiej dostępne, albo bezpieczniejsze, to rzeczywiście pojawiają się skrajne sytuacje, że nie ma posiłku w wielu domach meksykańskich, w wielu rodzinach meksykańskich. Nie ma posiłku, którym nie towarzyszyłaby Coca-Cola. Od najwcześniejszych lat życia, czyli dzieci w wieku 2 lat na przykład, trzymające butelkę Coca-Coli w rękach i pijące przy rodzicach z rodzicami tę Coca-Colę, no są obrazkiem, który bardzo łatwo spotkać w Meksyku. Ale tak w duchu naszej rozmowy to jest część tego elementu, kiedy Meksyk osiąga po równi pochyłej ten moment dochodzenia do dna, dlatego że czas obecności Coca-Coli, czas obecności i łatwej dostępności w każdym miejscu tych wszystkich fabryczno-industrialnych sposobów odżywiania się, to jest dokładnie ten sam czas, kiedy Meksyk wysuwa się na pierwsze miejsca w statystykach zachorowań na pewne choroby, wśród których cukrzyca u dzieci jest na pierwszym miejscu na świecie. Problemy z krążeniem, niewydolność nerek, cukrzyca. Chyba Stany Zjednoczone mają pierwsze miejsce na świecie w cukrzycy, natomiast wśród dzieci jest to Meksyk. Sklepiki, z czym Meksyk zresztą przez lata się kojarzył, czyli jeździmy sobie po Meksyku i zatrzymujemy się, bo tutaj owoce sprzedają takie, tutaj inne, tutaj mamy rynek. Dzisiaj mamy sieci sklepów, które nie mają owoców, nie mają naturalnych produktów obecnych w tym regionie, natomiast mają 30 rodzajów na przykład chipsów. Cała jedna półka, 1/7 sklepu jest zajęta chipsami i innymi. Także taka lawina komercyjnych produktów idzie w parze z procesem tego upadku na poziomie zdrowia, mocy narodu też. Kiedy na początku zeszłego roku, już podczas pandemii, miałem okazję rozmawiać z jednym z liderów ruchu rdzennej ludności Hawajów, mówił mi, że jego zdaniem pandemia i rodzaj zatrzymania świata w jego pędzie, chociaż na chwilę, może być szansą na przemyślenie tego, co tu i teraz. Miał na myśli nie tylko perspektywę indywidualną, ale też większą, globalną. Teraz jest czas na weryfikację, czy to, jak żyjemy i dokąd zmierzamy, jest właściwym wyborem, tak mówił. Czy w Meksyku pojawiają się rzeczywiście takie głosy? I tu nie mówię o samych politykach, którzy rozpoczynają jakiś proces zmian od tych 2 lat, ale mam na myśli ludzi po prostu, czy właśnie rzeczonych potomków Majów. Ciebie na przykład, jesteś Meksykaninem właściwie, siedząc tak długo już w tym kraju, mieszkając tam ponad 20 lat. Czy rzeczywiście jest takie poczucie, które się gdzieś uzewnętrznia w rozmowach, w napięciu, które gdzieś tam może jest w powietrzu wyczuwalne w tej chwili w Meksyku? Tak, tak, na pewno tak. Część osób może posiadać takie odczucia, zresztą jest to naturalne, że w pewnych złych procesach są też pewne elementy, które mogą okazać się pozytywne i na pewno tak jest. Meksyk przyjął też częściowo tę narrację, powiedział, że każdy kryzys jest swego rodzaju szansą i stwarza pewną nadzieję. I jako ciekawy przykład, kiedy pojawiła się taka bardzo mocna promocja terminologii pod tytułem nowa normalność i próby zdefiniowania tego, jak ta nowa normalność miałaby wyglądać, no to Meksykanie, meksykański prezydent, rząd stwierdził, świetnie, no trzeba rzeczywiście nową normalność wprowadzić i w tym momencie właśnie szuka się w tym kryzysie, w tej trudnej sytuacji wartości pozytywnych, dobrych, które mogą naświetlić pewne rzeczy, które może były niewidoczne w tym pędzie całym, w pogoni za luksusami i wygodami. W tym sensie jest to szansa, tak.
Powiedz jeszcze, jak ci się żyje w tej chwili w Meksyku na Jukatanie w ciągu ostatnich tych kilku miesięcy? No, podejrzewam, że jakoś trudniej, bo wszystkim nam jest trudniej na różnych płaszczyznach, w różnym nasileniu, ale tak osobiście, jak to z twojej perspektywy wygląda? Jeśli chodzi o życie osobiste, no to żyje nam się tutaj dobrze, bo mieszkamy poza miastem i praktycznie udaje nam się stworzyć taką sytuację, gdzie dzieci w ogóle nie odczuwają tego, co się dzieje gdzieś tam na zewnątrz. To jest dla nas niezwykle ważne, niezwykle cenne, dlatego że gdzieś tam w tle tego wszystkiego jest też sytuacja nowego pokolenia, jaki świat te dzieci odziedziczą i gdzie te dziecięce pojęcie rzeczywistości się zakorzeni, czy on zakorzeni się na, nie wiem, na monitorze komputera, tableta, czy zakorzeni się gdzieś w tym realnym świecie. Dobre też w Meksyku jest to, że prezydent dzisiejszy, rząd Meksyku, którzy ustawili się zdroworozsądkowo jako służący ludziom, a nie jako ponad nimi podejmujący pewne decyzje, to jest podejście do pandemii w sposób taki absolutnie nierestrykcyjny, nieograniczający wolności, bardzo mocna praca edukacyjna z ludźmi. To jest, natomiast nie ma kar, nie ma zamykania granic. Do Meksyku można w każdej chwili przyjechać, stąd wyjechać. To uważam, że jest niezwykle cenne i powoduje, że w trudnych czasach trochę łatwiej się odnaleźć. Jeśli chodzi o pracę tutaj, to tak, wiele osób, firm ucierpiało. My tutaj na Jukatanie mamy potrójną działalność. Jedna to jest, ja prowadzę biuro podróży, które związane z międzynarodową turystyką, więc to padło zupełnie. Ale mamy też mały ośrodek na Jukatanie, Haciendę, które działa jako miejsce spokojnego zatrzymania się, skąd można jakieś wyprawy robić albo w stronę interioru, albo na wyspy, ale bez przebywania w dużych ośrodkach ludzi. No, nagle okazało się, że tego typu ośrodki mają powodzenie, także coś, co było bardzo niszowe, nagle się okazało, że trwa. Moja żona prowadzi tutaj przedszkole i szkołę podstawową w Meksyku, wspólnie to prowadzimy. I ponieważ Meksyk nie ma, to znaczy szkoły pracują online'owo, bo takie jest zalecenie Ministerstwa Edukacji, natomiast to zalecenie może być zawsze zmienione, kiedy rodzice zdecydują i nauczyciele zdecydują inaczej. Ponieważ tutaj decyzja nauczycieli i rodziców była taka, żeby jednak nie ograniczać świata do tego świata online'owego, to szkoła cały czas pracuje, także dalej funkcjonujemy. Czyli jeśli pytasz, jak się tutaj żyje, no na pewno spokojniej niż wcześniej, na pewno mniej wyjeżdżamy na zewnątrz, mniej myślimy o świecie zewnętrznym, nie posiadamy telewizora, filtrujemy dostęp do informacji bardziej może nawet niż wcześniej. Natomiast zajmujemy się tymi sprawami bliżej nas. I z jednej strony większy spokój, a nagle się okazało, że i też więcej pracy na pewnym poziomie. Tak chyba w ogóle jest, że ta pandemia spowodowała, że lokalność zyskała na znaczeniu, że to, co jest zaraz za progiem, co może było jakoś zwyczajne i co nie traktowaliśmy z jakąś dużą atencją, teraz staje się ważne, nawet ważniejsze niż kiedyś i jakoś w centrum. Ja pamiętam takie zdanie, kiedyś bardzo mi się spodobało, Felipe González, były prezydent Hiszpanii, pamiętam go tylko z tego jednego zdania. On kiedyś powiedział takie zdanie, że przyszłość, i to powiedział w latach, chyba na początku lat 90. już nie był prezydentem, powiedział, że przyszłość nie jest już tym samym, czym była kiedyś. Bardzo ciekawe zdanie, które ja interpretuję w sposób taki, że słowo przyszłość, które nosiło w sobie taki bagaż wielkiej nadziei, nowego, wspaniałego świata, zawsze związanego z przyszłością, że kiedyś było kiepsko, a teraz będzie fajnie, wspaniale, dużo lepiej, nagle się odwróciło i nagle to słowo przyszłość zaczęło budzić pewien niepokój. Bardzo ciekawe przewartościowanie na poziomie znaczenia samego słowa. Słowa to jest jedno, natomiast to, co te słowa niosą, zupełnie co innego. I tutaj to, co blisko, to, co najbliższe ciału i duchowi, to nagle się pokazało jako ważne, mimo że wcześniej tendencja była w przeciwnym kierunku i jeśli jest szansa na dobre wykorzystanie tego, to by była ogromna zaleta tego kryzysu. Dokładnie tak, jak mówisz, bardzo cenne właśnie to, że możemy być bliżej tu i teraz, bliżej tej lokalności. Razem z nami na Jukatanie w Meksyku był Jerzy Antoni Mrożek, iberysta, filozof, autor przewodników i książek związanych z Meksykiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, Paweł, pozdrawiam serdecznie. Madre me dijo que estamos hechos de polvo, igual que el resto del universo, igual que estos versos toscos, igual que sus besos, igual que sus ojos.
porque nada importa más que el todo. Madre le dijo, todos somos hijos de la luz, el mundo es tuyo, haz con él lo que te plazca. Pero nunca olvides que le debes mostrar gratitud y preservar su luz para el próximo que nazca. Y tuyo es el fruto, tuya es la semilla, tuya la arcilla con la que das forma al mundo. Tuya es la flor, la espuma y la maravilla. Eres rico como un rey y libre como un vagabundo. Y sé inteligente y consecuente, cauto y valiente. Vive a tu aire libre y autosuficiente. Que la existencia es un vergel para el que la siente. Así que busca el ingrediente que mejor alimente a tu mente. Y escoge bien los dioses a los que adoras, los altares en que oras, de qué gente te enamoras. Porque pasan los siglos como pasan las horas, y solo somos esporas que el tiempo esparce y devora. No somos nada, un día nos iremos sin más. El resto seremos como lava, fluyendo esclava bajo el volcán, o en la grieta que en la entraña se clava. El día que queramos salir, solo tendremos que abrir las alas. Porque no ser nada es un poder, el poder serlo todo. Decora el corazón, salte del rincón, aflora, rompe ese caparazón. Después del bajón mejora, ¿cuál es tu plan? Encerrarte a solas en tu habitación mientras tu armazón se desmorona. Se te va a embozar el pecho si no dejas de llorar. El lastimoso gimoteo por goteo colma. Es una lente aberrante que todo deforma. Otra forma de fingir que los locos no sabemos comportar. Yo hablo de mí, aún hay quien me soporta. Si yo me alejo y tú me apartas, ojalá no se cierre esa puerta. Me importas, voy a empezar a decirlo más, y a gestionar mi mierda y tratar bien a las personas. Deseos de año nuevo que no son deseos nuevos. Me perdonas mis torpezas si tropiezo luego. Es un lego del ego, trato de encajar las piezas, pero un alma negra llevo, me hace falta una limpieza. Ya no le busco sentido al ser, ahora me basta con existir. No sé mañana dónde estaré, no importa qué vine a hacer aquí. Porque siento que hay algo bajo mi piel, algo que vibra dentro de mí. Se libra una batalla entre el mal y el bien, y no he dejado de luchar desde que nací. Y allí fuera no va a parar de llover, creo que fue lo primero que descubrí. Que hay que tirar pa'lante y seguir en pie, que nadie va a venir a bregar por ti. Yo me he dejado a la vida sobre el papel, y aún tengo mierda de sobra para escupir. Porque aunque estoy hasta el cuello, locos seguimos en ello. No somos nada, un día nos iremos sin más. El resto seremos como lava, fluyendo esclava bajo el volcán, o en la grieta que en la entraña se clava. El día que queramos salir, solo tendremos que abrir las alas. Porque no ser nada es un poder, el poder serlo todo. Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda, odcinek 41, a kolejny ujrzy światło dzienne, jak zwykle, w sobotę rano. Brzmienie Świata jest audycją, która powstaje dzięki wsparciu słuchaczy na Patronite. Możesz do nich dołączyć. A tym, którzy pomagają mi już teraz, serdecznie dziękuję za zaufanie, hojność i warunki do dalszej pracy. Paweł Drozd, czyli ja, mówi wam dobrego dnia.
caminando vi que el tiempo iba a pasar.